Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Soul Voice. W tej sesji terapeutycznej chciałabym porozmawiać na temat, dlaczego jesteśmy, kochani, narażeni na samotność i jak w ogóle walczyć z tą samotnością i cóż to takiego, tak generalnie, jest ta nasza samotność i czym w sumie jest spowodowana. Na te wszystkie pytania mam nadzieję dzisiaj podczas tej krótkiej sesji znaleźć odpowiedź. No cóż, na pewno zastanawiacie się, jak radzić sobie z taką samotnością. Każdy, bowiem, czuje się czasem samotny, przytłoczony, smutny. Jednak może się to przerodzić niestety w osamotnienie. Dopada nas wtedy takie uczucie wewnętrznej pustki, bezsilności, czasem wstydu, niezrozumienia, można by powiedzieć, i różnego rodzaju lęku, strachu przed tym, co będzie, lub nawet co jest teraz. Najczęściej jednak, moi kochani, samotność jest przejściowa. I szybko potrafi mijać. Potrafimy równie szybko zapomnieć o samotności, jak i równie szybko popaść w tak zwaną samotność. Co jednak, słuchajcie, robić, jeśli ten przykry stan po prostu nie mija? No cóż, tak też się zdarza. Niestety wtedy trzeba to nazwać już trochę inaczej, jako chroniczna samotność, nie taka zwyczajnie normalna, chwilowa, czy też natychmiastowa. Zatem, jak sobie, kochani, radzić z tą samotnością, która nas często spotyka? No cóż, taka samotność często chodzi w naszych butach. Zakrada się, powiedziałabym, do naszego życia, wchodząc w nie, tak jakby na wysokich obcasach. I koniec końców, słuchajcie, staje się po prostu nie do zniesienia. A buty, nieważne czy mają obcasy czy nie, stają się strasznie ciężkie i niewygodne. Więc co trzeba zrobić, jak myślicie? No oczywiście, zdjąć te niewygodne buty na obcasach lub bez, które wkroczyły bez naszej świadomości do naszego życia, tak jakby naszej samotności. Trzeba po prostu, słuchajcie, się tego pozbyć. Trzeba pozbyć się, kochani, tej samotności i tego uczucia lęku przede wszystkim przed właśnie tą samotnością, która po prostu u nas się pojawiła. No cóż, fizycznie możemy nie być sami, a jednak możemy czuć się bardzo samotnie. Wtedy pojawia się moment na to, aby, moi drodzy, zacząć nowy etap naszego życia. I dokładnie wsłuchać się w swoje myśli i uczucia. Generalnie bycie samemu to czas na samorozwój. Odkrywanie, słuchajcie, siebie, kreatywność również i spokój. Możemy więc być sami i na przykład nie czuć się samotnie. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, możemy być z kimś i możemy czuć się bardzo samotnie. No cóż, ten stan fizyczny, a raczej powiedziałabym, że nie tyle fizyczny, co psychiczny, zawsze jest związany, słuchajcie, z cierpieniem, z poczuciem braku kogoś, z poczuciem braku kogoś, kogo tak naprawdę wewnętrznie potrzebujemy, lub też, mogę powiedzieć, takiego braku jakości relacji z tą daną osobą, z tym kimś, na kim nam bardzo zależy, kogo po prostu mamy koło siebie. No cóż.
przychodzą nam wtedy do głowy różne negatywne poczucia. Czujemy frustrację często, poczucie takiego, jeśli tak można nazwać, wykluczenia, niezrozumienia, takiej wewnętrznej pustki, a czasem nawet może się pojawiać u nas uczucie wstydu. Specjaliści, słuchajcie, rozróżniają w ogóle dwa rodzaje samotności. Taką samotność przejściową, która pojawia się szybko i znika, oraz samotność chroniczną, która niestety nie znika tak szybko. Czym jest ta pierwsza? Tak jak powiedziałam, samotność przejściowa zwykle wywołuje, kochani, określona sytuacja, jakieś życiowe zmiany, szczególnie te, które na przykład spadają na nas jak grom z jasnego nieba. Może musiałeś na przykład się przeprowadzić, albo zmienić szkołę, lub jeszcze jakiś inny problem był z tym związany i dlatego poczułeś się samotnie. Na przykład tracisz wszystkich swoich bliskich ze swojego otoczenia, otaczają cię zupełnie nowi ludzie, z którymi nie masz tak naprawdę wspólnego języka. A może również straciłeś kogoś bliskiego, człowieka, do którego byłeś przywiązany, którego kochałeś, który zapewniał ci przede wszystkim miłość i poczucie stabilności. No cóż, kiedy w taki lub inny sposób niestety wali nam się cały świat na głowę, jest całkiem, powiedziałabym, że rzeczą zrozumiałą, że dopada nas w takich okolicznościach właśnie ta przygnębiająca samotność. Przeżywamy ją wówczas bardzo różnie, każdy na swój sposób, każdy indywidualnie, ale zarazem bardzo intensywnie. No cóż, ale jest to, kochani, sytuacja, jak wspomniałam, przejściowa. Potrzeba niestety czasu, żeby przywyknąć do nowego miejsca, do nowego otoczenia, do zaakceptowania po prostu nowych warunków życia. Potrzeba na wszystko czasu, aby przejść przez na przykład żałobę, jeśli utraciliśmy kogoś bliskiego. Dostosowania się do nowej sytuacji też potrzebny jest czasem dość długi, właśnie ten czas. Jak wszyscy mówią, jest znane przysłowie, że czas leczy rany. No cóż, ogromna pustka wywołana przez tego typu wydarzenia z czasem po prostu zanika. I dlatego możemy nazwać właśnie ten pierwszy etap takiej samotności chwilowej właśnie taką samotnością przejściową. Dzisiaj jest, słuchajcie, jutro jej nie ma i można jej po prostu zaradzić. Natomiast jeśli chodzi o samotność chroniczną, zdarza się jednak, że właśnie czas płynie innym swoim rytmem, a uczucie braku takiej bliskości i po prostu jakaś tak zwana pustka wewnętrzna w tobie po prostu nie mija. I właśnie wtedy możemy mówić o samotności chronicznej. Swoje pragnienia w ogóle i uczucia są schowane w takich najgłębszych miejscach, tam, gdzie nikt ich nie po prostu nie rozpozna, nie stwierdzi. No cóż, myślę, że nie jest w stanie z nikim zbudować się bliskiej relacji w momencie, kiedy czujemy się źle. Kiedy czujemy się jako tacy wyizolowani. Ale jeśli będziemy się jeszcze bardziej izolować i zamykać przed otoczeniem, powstanie błędne koło. I tego nie należy robić, ponieważ z tego koła bardzo ciężko jest się wydostać. No cóż, ta chroniczna samotność w ogóle wywołuje u ludzi ogromny, słuchajcie, stres.
który w ogóle odbija się na umyśle i również na ciele, jak i duszy człowieka, powodując różnego rodzaju dolegliwości. A dolegliwości te, w wyniku tego, że trwa to bardzo długo, potrafią przerodzić się nawet w różnego rodzaju choroby. Osoby, które są chronicznie samotne, często cierpią na bóle głowy, są częściej zmęczone, mają różnego rodzaju zaburzenia snu, czyli nie mogą spać. Są generalnie bardziej narażone na różnego rodzaju, słuchajcie, uzależnienia od różnych środków, odżywek i etc. Popadają częściej w depresję, no i przez to wszystko oczywiście takie osoby żyją krócej. Uważam, że samotność jest tak samo szkodliwa dla zdrowia, kochani, jak na przykład picie alkoholu, palenie papierosów, czy też zbytnia nadwaga, spowodowana niestety brakiem ruchu. Nic ująć, nic dodać, tak się ma ta nasza rzeczywistość. Jak myślicie, jakie mogą być przyczyny tej naszej samotności? Ja myślę, że w ogóle zjawisko samej samotności jest bardzo złożonym zjawiskiem. I tak naprawdę ta samotność może mieć bardzo wiele przyczyn, które wpływają na siebie, powiedziałabym, nawzajem i się zazębiają. Takim pierwszym głównym źródłem przyczyn samotności może być okres nawet niemowlęcy. Wczesne dzieciństwo, w którym ważne jest, aby dziecko miało tak zwane poczucie zapewnienia tego dobrobytu, tej miłości, bycia przy mamie, poczucie takiej jakby stabilności, że właśnie ta najważniejsza osoba jest całkiem i normalnie cały czas przy nim. Reaguje na płacz, na oddychanie, na kaszel i wszystkie potrzeby dziecka. Dziecko bowiem to bardzo odczuwa. No cóż, dziecko musi po prostu czuć się ważne. Niestety zdarza się tak, że matki nie są w stanie reagować na potrzeby swoich dzieci. I w wyniku tego takie niemowlęta po prostu, moim zdaniem, to zapamiętują i zostaje to w nich podświadomości. I mogą nie być w stanie psychicznym w późniejszym wieku dać sobie z tym radę. I tak też może się zdarzyć, że właśnie to może również prowadzić do ich samotności w przyszłości. Powodem takim może być również depresja matki na przykład, lub niezrozumienie potrzeb swojego potomka. Może być tysiące różnych powodów, ale nie czas i pora, żeby akurat to analizować. Paradoksalnie, słuchajcie, zbyt bliska relacja z rodzicami również może być źródłem chronicznej później samotności. Także przyczyn takiej chronicznej samotności jest naprawdę wiele. Mogą być to również, słuchajcie, zawody miłosne. Któż ich nie miał w swoim życiu? Mogą wywołać również taką przyczynę chronicznej samotności niektóre sytuacje, słuchajcie, życiowe. Źródłem może być na przykład utrata właśnie przede wszystkim bliskich osób albo choroba tych osób. Dlatego, moi kochani, bardzo Was proszę, nie osądzajcie siebie za to, że odczuwacie samotność. Bywa ona bowiem bardzo bolesna, ale gdy dodatkowo krytykujemy jeszcze samych siebie za to, że ją po prostu odczuwamy, a przecież jesteśmy ludźmi, a nie robotami, pogłębiamy przez to tylko nasz psychiczny po prostu dyskomfort. Zamiast, słuchajcie, traktować tą samotność jako kategorię tak zwaną ciężką, spróbujcie ją pokochać. Spróbujcie ją zrozumieć i nie zastanawiajcie się naprawdę, dlaczego się pojawiła, i przestańcie dawać jej energię. Zajmijcie się jakąś dodatkową pracą, dodatkowym zajęciem, które pomoże Wam zapomnieć o samotności. Dzwońcie do przyjaciół, spotykajcie się na kawę.
Realizujcie marzenia i nie myślcie o samotności, a wszystko się ułoży. Do usłyszenia, kochani. Pa!